Pomimo klarownej polityki gospodarowania odpadami komunalnymi, jaką prowadzą władze gminy, wciąż mamy do czynienia z niechlubnym procederem zaśmiecania lasów. Wychodząc naprzeciw temu zjawisku, mieszkańcy Różkowa II co roku organizują piknik ekologiczny pod hasłem Sprzątanie lasu i święto pieczonego ziemniaka. Jest to święto, które kultywujemy od 6 lat. Zaczynaliśmy bardzo skromnie, ale bardzo obficie zbieraliśmy wtedy zbiory w naszych lasach. Pierwszą razem zebraliśmy 320 worków 120-litrowych, z czego byliśmy szokowani, że tyle jest różnych nieczystości w lesie. Z roku na rok ta świadomość ekologiczna ludzi rosła i jest coraz mniej. W tym roku jest troszeczkę naprawdę mało. No, mało też było ludzi na sprzątaniu świata ze względu na pogodę, która nam nie dopisała, ale przyszli ci najwierniejsi ekolodzy, także myślę, że tak nadal będzie funkcjonowało. Cieszę się, że tych śmieci w lasach jest coraz mniej, że ludzka świadomość na tyle jest duża, że wyrzucają do swoich kontenerów i wyrzucają, a nie do lasu, bo lasy są naszą przyszłością dla nas i dla naszych dzieci i wnuków. Obchodzimy w tym dniu też święto pieczonego ziemniaka. Są różne wtedy konkursy dla dzieci, dla dorosłych, różne potrawy, tak jak później zobaczycie Państwo, różne potrawy są z ziemniaków wykonane. Różkowianie pogodzili przyjemne z pożytecznym, bo sprzątanie lasu niewątpliwie poprawia jego kondycję, a rodzinny piknik jest pretekstem do integracji i wspólnego biesiadowania. Nie zapomniano również o dzieciach, dla których przygotowano moc atrakcji i zabaw, a ich głównym atrybutem był oczywiście ziemniak. Zabawą nie było końca, a po zaprawie fizycznej dzieci zabrały się do tworzenia figurek, gdzie prym wiódł oczywiście ziemniak. Ziemniak był również głównym bohaterem potraw, które przygotowały mieszkanki Różkowa. Cóż byłby to za piknik, na którym zabrakłoby ogniska i pieczonej kiełbaski? Różkowianie zadbali również o to. Cóż, las posprzątany, biesiada zaliczona i parafrazując słowa wieszcza, i ja tam z nimi byłem, miód i wino piłem, a co zobaczyłem, w filmie umieściłem.